Witam serdecznie. Wracamy do wspaniałej gry, jaką jest Ark Survival Evolved. Będziemy próbowali przetrwać, co tu dużo mówić. Generalnie troszeczkę inaczej podeszłem do sprawy. Będziemy się bardziej pilnować, a przynajmniej będę starał się, nie wiem jak to wyjdzie. I po prostu będę budował sobie mój dom, który już w dużej mierze jest gotowy. Na początku myślałem, że nie będę sobie usuwał tutaj żadnych roślin czy tam skał niedaleko domu, ale jednak uznałem, że dzięki temu będę więcej widział, jakby coś mnie chciało atakować. Z drugiej strony pozbawiam się jakiejś tam ochrony, bo z jakiejś strony to też troszeczkę chroniło mnie. Więc tak to będzie wyglądało. Tutaj jeszcze brakuje tylko drobnych szczegółów, czyli jeszcze jedną górną ścianę muszę postawić, żeby było wyższe, bo tak będzie za nisko trochę chyba. W sensie to będzie po skosie. Na boki. A, zapomniałem, moje dinozaury chcą mi tu wejść, bo mają za mną podążać, ale nie trzeba. Dobra, zejdę sobie jeszcze raz na dół. Dobrze, dobrze. Wybuduję sobie właśnie do tej zgromadki zagrodę, czyli jakieś będzie trzeba zrobić tutaj ogrodzenie. No bo to statko powinno się zwiększać z czasem i na to liczę. Na razie mam podstawowe dinozaury, czyli Tak, gdzie to jest napisane? Jest to... Dilophosaur, tak jak mówię, Dilophosaur i Parazaur, te duże Parazaury. O, następny poziom dostał. Zwiększę mu troszeczkę ruch. O, jeszcze jeden poziom. Dobrze, no to jeszcze raz na szybkość damy. Generalnie one są dosyć powolne, to ja szybciej biegam niż one. Jeden oczywiście ma siodło, na nim mogę jeździć wierzchem. Drugi jest po to, żeby coś tam ponosił, na przykład jak pozbieram drzewo czy tam kamienie. Ok, więc tak to będzie wyglądało. Rozbudujemy sobie do końca ten budynek. Oczywiście później będzie jeszcze pewnie nie jeden budynek. Tu jest drewniany w tej chwili, bo najprościej mi się buduje te drewniane budynki. Są dosyć dobre. Z kamieniem jest troszeczkę krucho tutaj, więc byłoby ciężko. Ale kamienne też będę budował, tak. Oczywiście, wiadomo, będę musiał się na mapie przemieszczać i rozglądać za nowymi terenami, bo o to w tym też chodzi. Ale najpierw muszę się tutaj jakoś udomowić. Także już nie jest tak źle. Powolutku będziemy starali się pójść do przodu, to ukończyć tą chatę. Ok, sprawdzę sobie tylko ekwipunek, bo nie pamiętam co ja tu mam. 6 kamyków i moje dinozaury. W zasadzie to tylko u tego sobie na razie trzymałem rzeczy. Nie chciałem wejść. Ekwipunek. Mamy kamienie, mamy trochę drewna.
Okej. I skóry to sobie zabiorę. Jestem przeciążony? Tak. Czyli jednak nie. Najpierw sobie zabiorę te kamienie. Damy do szafy. One się przydadzą później. Także do tego też zbieram. Ok, póki mamy dzień, to szybciutko pobiegniemy sobie. Zabierzemy wszystkich, jakby tak coś tam gdzieś było i chciało mnie zaatakować. Będę sobie rogał drzewo. Ile się tylko da. Kamienie przy okazji też sobie pozbieram. Co mi to? No, tak jak mówiłem, dom chcę rozbudować. I w planach mam tą zagrodę. I będę potrzebował jeszcze troszeczkę narkobertów, bo mam zamiar zapolować na kolejne dinozaury. A dokładnie przynajmniej jednego, który niedaleko się tu znajduje. Tam na wprost, jakby się poszło, tam znajdę Triceratopsa. No i chcę sobie go oswoić oczywiście, no bo jakby to mogło być inaczej. A już mi się ciężko chodzi, więc czas przenieść pewne rzeczy do mojego dinozaura. Generalnie powiem tak, w dzień zbieram, na noc zjeżdżam do domu, tam wtedy w nocy mogę sobie coś porobić, pobudować, tak? Skonstruować parę ścian czy coś potrzebnego do domu. Raczej staram się w nocy nigdzie nie chodzić, bo to jest troszeczkę niebezpieczne. No i taką właśnie przyjąłem metodę w tej chwili, żeby się nie wychylać za bardzo. Jestem tylko ciekaw, jak to będzie się sprawowało, czy z biegiem czasu po prostu te silniejsze dinozaury gdzieś się tutaj nie pojawią. Mam nadzieję, że nie. Ale nie twierdzę, że tak się nie może stać. I właśnie do tego czasu też chcę mieć już i zagrodę, i dom, żebym mógł się w środku chować. Myślę, że chyba żaden z tych dinozaurów nie będzie mi, albo nie jest w stanie rozwalić budynku. Nie wiem, jak to w ogóle w tej grze w zasadzie jest, tak szczerze mówiąc. Zrobię sobie jakąś palisadę, bo też mam taką możliwość. No chodźcie tu. Tak, biegną. Nie, ja muszę biegać, to nie możecie zrobić samo, że będzie dobrze. No i poza tym kolejny cel, jaki jest, to ulepszenie sobie narzędzi, bo na razie używam tych najbardziej prymitywnych. Już sobie tam sztabki złota, sztabki metalu potrafię zrobić, bo piec sobie wykupę. Już piec sobie tam ogarnąłem przed budynkiem. Mogę sobie topić metal, który znajdę w kamieniach. I w ten sposób sobie właśnie robię sztabki z tego metalu i dzięki temu mógł sobie zrobić lepsze narzędzia.
Ale najpierw, tak jak mówiłem, pozbieram sobie co nieco. Póki jest jasno. Dlaczego też staram się tutaj troszeczkę... No muszę sobie coś więcej strzał zrobić, dlatego narkobaczki będą mi potrzebne. Bo tych takich strzał z trucizną usypiających mam 19. A to może się okazać troszeczkę mało na poziom topsa. Dlatego będę musiał zbierać jeszcze jakieś strzał, mam ich dużo. Tylko muszę nanieść na nie właśnie... To co to tam jest? Jakieś pszczoły widzę. Chyba lepiej tam nie podchodzić. Jeszcze raz coś się z tym zapytam. A i podejrzewam, tak, to będą pszczoły. Z tego pewnie można sobie coś wziąć, czyli jakiś miód czy coś. Czy coś innego. Ale może to być... niebezpieczne, bym powiedział. Chyba słyszę. Się wydawało. Jesteś odwodniony. Dobrze, szybciutko do wody. Tak, bukłaku jeszcze sobie nie zrobiłem. Muszę sobie zrobić bukłak, bo tutaj akurat nie ma problemu, bo jestem blisko wody, więc wystarczy szybko dobiec i spokojnie. Jestem... jakby moje pragnienie zostało wtedy bez problemu tutaj zaspokojone, bo wody jest mnóstwo. Ale jak gdzieś będziemy szli bardziej w las, no to... przydałoby się mieć jakiś bukłak. Przynajmniej jeden. Okej, trochę tego drzewa już mamy. I tu się... no jeszcze może powiedzieć spoko, jeszcze mamy drugiego dinusia. Co jest? Nie mogę tego zrobić. Wszystko, co tutaj leży gdzieś na plaży, wszystko będę tutaj sobie właśnie rąbał, rozwalał, żeby mieć sporą przestrzeń na widoku. A tak jak mówię, nocą tutaj niewiele widać, trzeba byłoby pochodzić. Ja w zasadzie też mogę sobie takie stojące pochodnie wybudować. Potem bym musiał co noc je zaświecać, sobie zapalać, żeby mieć światło. Ale jak to powiem, no, gram sam, więc sam muszę o wszystko zadbać, bo roboty jest mnóstwo. Oczywiście jeśli jest ktoś z was, co ma arka i chciałby pograć razem, można by kiedyś spróbować. Nawet możemy materiał nagrać jakiś na YouTube'a wspólny. Co jest znowu? A, głodny jestem. Okej. To jest ten drugi dinozaur. O, i nowy poziom ma. To za chwileczkę najpierw rzucimy te, co się nazbierało. A to też rzucę, nie będzie. Nie będę to musiał nosić. Okej, aha. Zwiększymy mu szybko. No, pięknie. To lecimy dalej rąbać drzewo. Tak, w tych odcinkach może niewiele się będzie działo póki co. Co się może dziać, jak będę budował. Znaczy to też coś się dzieje, tak? No bo będę budował, będziecie widzieli, jak mi idzie z budową mojego domu. Potrzebuję też nauczyć się nowych kraftów, bo z tego co... O, i znowu popsułem. Czego mi brakuje? Krzemienia. A, właśnie oddałem krzemień do
plecaka. Znaczy on nie ma plecaka, nie wiem gdzie on to chowa. Ale tutaj oddałem, więc... Dobra. Budujemy sobie toporek. No. I możemy dalej rąbać drzewo, kamień. Wszystko co potrzebne. A i tratwę będę musiał nową wybudować, bo tą wybrałem się w rejs, no i tak niefortunnie płynąłem na brzeg. No i nie da rady wypłynąć. Taki bug troszeczkę w tej grze, bym powiedział. Nie mogę sobie jej wypchnąć. Może spróbuję, może da się ją wypchnąć gdzieś na wodę jakoś. W każdym bądź razie jak ten, to się nie dało. Nie mogłem płynąć tą tratwą, bo... Bo jest na piasku, no. Co tu dużo mówić. Jest ci gorąco, wiem, że jest mi gorąco. Nic z tym nie zrobię, bo co mam zrobić. Nie ma problemu, które chłodzą tutaj. Mogę się ochronić ubraniem, jak będzie zimno, ale jak już gorąco. Do wody muszę wejść, bo do domu, a do domu nie ma po co iść, no muszę zbierać sobie drzewo, co potrzebne. No to już podpalę i rąbać na cieniu. O, już jestem przeciążony troszeczkę. Dobra. Przerzucamy drewno. Idziemy po jeszcze troszkę drzewa i wracamy do domu. Dobra, skakujemy. Chodźcie. O. Co jest? O! Czy on stoi? Przeciążony? Ale teraz gdzie? Czyli jak na niego wejdę, to koniec. Tak, nie chcę iść. A to skubaniec, ale dobra. Pójdę pieszo. Daleko nie ma tak w zasadzie, bo i gdzie ja zaskoczyłem. Nie wierzę. Jeszcze się przyblokowałem jakoś. Dobra, zrobimy to inaczej. No jest troszeczkę bugów w tej grze jeszcze z tego co widzę. Ale dobra, damy radę. Zabiorę mu powiedzmy setkę drewna. Przerzucę do tego. Tak, ten jeszcze tego trzeba może nosić. Przerzucę więcej rzeczy. I teraz jak skoczę, to chyba będę mógł nie pojechać. O, tak. Jest troszkę przeciążony. Ale jedzie, więc już odblokowałem się. No bo jakbym się tak przyblokował, no to masakra. Nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby ten zabicie... To byłoby głupie. Ale się rusza. Dobra, teraz mogę zaskoczyć chyba. Będzie szybciej, nie? Tak, teraz biegnie. No to come on, do domu. Na razie nic tam z lasu nie wyłazi. Te drzewa tutaj będę musiał sobie pościnać. Z tego co zauważyłem, to one się tutaj respią w jakiś sposób. Nawet dobrze. To przynajmniej mi nie zabraknie w czasie. Co ja widzę? Trzeba uważać, bo jest kolejne. No to tak, koledzy, wy tu stójcie. Ja biorę łuk i lecimy na polowanie. Okay.
Siura. Nie będzie. Dobrze, będziemy mieli kolejnego dinozaura. Czyli jednak się pojawiają tutaj, ale to niedobrze. Co prawda z tymi nie ma problemu. Dwie strzały i śpi. Więc nie ma problemu. Gorzej z tymi większymi. Raptora by się przydało jakiegoś upolować, ale jakoś na razie nie kwapię się do tego, bo troszeczkę się boję takiego spotkania. Sam na sam, no bo inaczej się nie da, bo jak wezmę moich, to go zjedzą. A raczej bym wolał go mieć w swoich szeregach. Więc żeby go oswoić, to potrzebuję wyskoczyć sam na sam. Skubaniec jest szybki. Potrafi szybko zabić. No i jeszcze jak byłby sam, to by jeszcze nie był problem. One generalnie przeważnie schodzą w większych stadach. Gdzieś tam od tyłu drugi zajdzie i jest problem. Znaczy da się wyhaczyć gdzieś tam pojedyncze osobniki, ale trzeba uważać. Okej, jak mu tam idzie oswajanie? O, już prawie. Jest to samiec. Jak go nazwiemy? Coś z pomarańczowym można byłoby wymyślić. Pomarańczowe skrzydełka. Jak go nazwać? Pomarańczka. Pomarańcza. O. Czy jakby. O, niech będzie. Wszystko jedno w zasadzie. Ważne, żeby był u mnie. Pomarańcz. Pomarańcz. O. Może być. Pomarańcz. Dobra, dawaj. No i mamy kolejnego do naszego statka, czyli ile? 7 już mam. 7 dilochów. Gdzie one wszystkie są? Tutaj mamy... Jeden jest tu, tutaj mamy 3. Tam mamy... Też 3. Czyli 7, dobrze liczę. No to jednak ta zagroda będzie potrzebna. To sobie postójcie, już powolutku się ciemno robi, więc za daleko nie będę chodził. Stratą trzeba coś pomyśleć. Jeszcze raz sprawdzę, czy się dają wypłynąć, ale... Ale tak, poruszać się ją da, ale nie chcę pływać. To jest lipa. I nie wiem, jak to ogarnąć, żeby z tym wypłynąć. Próbowałby popchnąć, ale się nie da. Taki bug. No nic, to będę musiał ją rozwalić, zrobić nową. Najpierw sobie sprawdzę, co potrzeba do nowej trasy. Może nawet od razu ją rozwalę, bo... 75 skór, he. No drewno będę miał. Skóry prawdopodobnie też, ale dużo tego trzeba. Dobra, rozwalimy to kratkę. Rozwalimy kratkę. A tu są jeszcze jakieś opcje. Może tu coś jest. Eksportuj dinozaura, porzuć tratwę, ukryj żagiel. Zmień imię. Porzuć tratwę? I co wtedy się dzieje, jak porzucę? Przygarnij kratwa. Aha. Czyli tak poprawić to nic nie daje. Dobrze, wybórz.
stoi. Pomimo, że ją zużyłem. Kolejny bug. A co tu chodzi? Jest to naprawdę dziwne. Zniszczyłem ją, a ona stoi dalej. Jak to jest możliwe? Myślałem, że coś z tego będę miał, albo to, nie wiem, jakieś... coś odzyskał, teraz skurczyli się. To nic, lipa. Dobra, idę zobaczyć, ile mamy skór. I się ciemno robi. Skóry. Oj, to nie ta szybka. No to może ta szybka. Też nie ta. A tu mamy same jakieś te... A wrzucę sobie tutaj trochę te nasiona. To wszystko jest mi niepotrzebne, tak jak szczerze mówiąc, więc przerzucimy sobie to tu. Niech sobie tu jest. Tamte sobie zostawię, gdybym potrzebował polować jakiegoś dinozaura. Okej. Stare mięso wrzucę tutaj. Sobie je trzymam. Tylko na koperki trafuję, żeby sobie zrobić strzały. Skóry. Tu? Gdzie są moje skóry? Czyli ja źle otworzyłem pierwszą szafę. Tutaj powinna być. No nie. A to może dinozaur ma. Może dinozaur ma. Gdzie on jest? Nie ten. To ten. I co? I mam aż 51, czyli jeszcze za mało. To będzie trzeba polować. Niestety będzie trzeba zapolować, żeby sobie zrobić nową klatkę. No niedobrze. Okej, okay, w każdym bądź razie skóry sobie wrzucę. Gdzie by je wrzucić? A wrzucę do tej szafy. A jedną kamizelkę zostawię. Jak mi się narzędzia zepsują, to przynajmniej będę miał. Na przykład, bo to chyba do kilofa. Nie do kilofa, do porówka jest potrzebny kamień. Nie, krzemień. Kamień jest tu potrzebny. Dobra. Ciekawe, powinno być chyba na odwrót, ale no nieważne. Nieważne. Ważne jest to, że się zrobiło ciemno. A to niedobrze. Tu nie ma drzewa. Dobra, lipa. Przerzucić coś tutaj, żeby się paliło. Bo się zimno zrobiło. O nie, o nie, o nie, ale dobrze. O. Ciemno jest, nic nie widzę. Jest dobrze. A za chwileczkę powolutku będę sobie coś tutaj do domku budował. Ale to już w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Na ten odcinek to tyle. Troszeczkę żeśmy pozbierali surowców. No i za chwileczkę będziemy budowali. Mamy noc, więc to jest dobra pora.